u króliczki, szybko wchodźcie do klatki. Robimy na dzisiaj Fireland. Co to? To ja? Minionek? To nie było śmieszne. Ależ papo Smurfie, ja nie uważam, że tak powinno być, jak ty mówisz. Oj, ważniaku, ja nie wiem, dlaczego ty nigdy się mnie nie słuchasz. O, słyszałeś, papo Smurfie? Co to było? Nie. Hej, jakiś śmiech. Przestraszyłem ciebie. Kim ty jesteś? Co ty szukasz w naszej wiosce? Ja jestem Mimonek. No i co tutaj chcesz? A po prostu poszedłem sobie na spacer i chciałem zobaczyć, co tak w okolicy zobaczę przez moje okulary. O, naprawdę masz bardzo fajne, ciekawe okulary. Może mi je pożyczysz? Przecież ty masz za małą główkę. Nie wiem, co to było, ale aż takie śmieszne to przecież nie było. No, akurat w tej kwestii się z tobą zgadzam, ważniaku. Wystraszyłem wszystkich. Bierz się do roboty. Trzeba podłogi jeszcze umyć w domku. Zawołaj twoją siostrę, żeby umyła całą kuchnię. Tato, chcieliśmy właśnie się pobawić troszkę w chowanego na dworzu. Nie ma czasu, nie gadaj tyle. Szybko do domku. Wystraszyłeś mnie. Kim ty jesteś? Jestem Minionek i lubię straszyć wszystkich i później się śmiać z tego. Skąd ty się wzięłaś? Ja jestem Minionek, ja się z kosmosu przyleciałem. O, okej. No dobrze, widziałaś może Smurfy? Smurfy, te takie małe niebieskie? O, tak. Gdzie one są? Chodź. A po co ci one? No wiesz, jestem takim bardzo dobrym przyjacielem od nich, wiesz? My jesteśmy przyjaciółmi Smurfów. Ha, nie wierzę wam. Co to było? Może przyjdzie jeszcze raz i da się przekonać. I pokaże nam wioskę Smurfów. Ale to by było, co? No tak, tato. Tak, tato. Dobrze, to możemy się bawić. Co ty wygadujesz? Szybko do domu, myć podłogę. I powiedz twojej siostrze, żeby posprzątała całą kuchnię. No już dobrze. Ale jutro będziemy się bawić. Jutro to futro. Poczekaj na mnie.